Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, DeromanXto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic klasu Jedi Knight. Jak mam nadzieję, w poprzednim odcinku trafiliśmy do Shadow Town, Narshada. Jest to taka najgorsza z najgorszych dzielnic po prostu na planecie, gdzie Imperium dodatkowo ma swoje więzienie, gdzie też najgorsi z najgorszych trafiają. No i w takim środowisku musimy po pierwsze odzyskać jakieś kody dostępu. To jest chyba do zdania związanego z Narshada. Nie pamiętam, co tam dokładnie mamy zrobić. W każdym razie komuś pogadamy, a naszym głównym celem jest udanie się do laboratorium Lorda Sadika, aby go powstrzymać i cały ten projekt na początku, który Republika stworzyła tych super żołnierzy. Też jeszcze, wybaczcie ponownie za poprzedni odcinek, ale no zjebałem po prostu i zapomniałem zmienić profil w OBS-ie i nagrywało się mi to tylko w Full HD w dosyć niskim bitrate. Chociaż tak jak później spojrzałem, to dla mnie niski bitrate to i tak to jest 10 megabitów na sekundę, czyli do Full HD to jest plenty. No w każdym razie, nadal sorry, bo no, mógł być film w 4K, gdybym tego nie zwalił. I też kolejna rzecz informacyjna, bo zaczyna mnie boleć gardło, nie wiem od czego, czy od klimatyzacji, czy jak. W każdym razie, jeżeli się gdzieś tam nie pojawią w najbliższym czasie odcinki, to dlatego. Jeżeli tak dojdzie do takiej sytuacji, że rozchoruje się bardziej, no to oczywiście dam znać zapewne. O Jezu, nie chciałem więźnia zabijać, Boże, mój błąd. Napiszę na karcie społeczności tutaj na YouTubie na pewno, wtedy z taką informacją, także na pewno takie info pójdzie. Pytanie, którego my jeszcze musimy strażnika pokonać, bo musimy trzy różne typy tych strażników. Zrobiliśmy Chief Wardena. Okej, okay, czyli Chief Warden na pewno nie, czyli tego też na pewno nie chcę. Musimy znaleźć jeszcze jeden typ wartownika jakiegoś. Czy wartownik trochę nie jest dobre? Security Warden? Może go nie pokonałem? Nie pamiętam, którego jeszcze w poprzednim odcinku ogarnąłem, także no musimy wszystkie typy znaleźć i pokonać tych właśnie strażników tutaj, bo oni... O Boże, czy ja... Dobra, więźniowie chyba się na mnie rzucili, bo użyłem jakiejś przeróbki i jednego zahaczyło. Jezus Maria, po prostu masakra. Okej, dobra, tego nie pokonałem, super. Zarąbiście, także podnieśmy z niego, co mamy podnieść. Aha, nie podziałało? A to ciekawe. Retrieve the primary access code. Tak jakby nie podziałało. Chcę zabić tą grupę tutaj, żeby mieć misję bonusową zaliczoną. Generalnie. Ale nie wiem, dlaczego mi nie zaliczyło tego questa, mimo że było coś do podniesienia na złoto. Bardzo dziwne. Dobra. No to szukamy dalej. Czy quest login coś powie więcej? Jezus Maria, otwieram 10 tysięcy okien, bo nie trafiam w klawisze. Tu. Nie tu. Tu. Zobaczmy. Retrieve the access code from the chief security in subsystem. Dobra, czyli trzeba nam teraz jakiś subsystem warden. Najprawdopodobniej, bo takiego jeszcze nie zabiłem. Chyba że się gra zbugowało, mi tam tego itemu nie podniosło, ale trochę wątpię. Chyba po prostu nie znalazłem jeszcze tego pana od subsystemów. Także szukamy tutaj. Subsystem warden, proszę bardzo. Czyli to chyba pana muszę pokonać. No on jest ostatnim typem. Jeżeli z niego nie wypadnie to, czego szukam, no to będzie oznaczało, że gra się zbugowała i mi z tamtego security chiefa nie wydropiło, a nawet jak wydropiło, to nie podniosło. Okej, dobra, jest, mamy to co chcieliśmy. Mamy wrócić do tego agenta, który nam to zlecił, także dobra, chodźmy w takim razie. Tam też mamy zadanie poboczne związane z tym agentem, od którego jakiś tam wywiad zdobyliśmy. Maybe the name refers to the residence. Bardzo możliwe, Kira. Co chciałem powiedzieć? A, że on tam jest pod przykrywką jako więzień, jest przetrzymywany tak naprawdę. I nie mógł złożyć nam tego wywiadu, dlatego że inaczej by mu, jeżeli dobrze zrozumiałem, rozsadził po prostu głowę, bo mają jakieś takie pewnie, wiecie, zabezpieczenia, że jakby ktoś próbował uciec, to go zabije. W każdym razie, pogadajmy z tą agentką, która nam to zleciła, zaczniemy od oddania zadania pobocznego, a później pójdziemy do zadań głównych. I've got Kessler's report. Umoked mot uwu odeb apa. Warabuld statuld dun unmod tatolle ranzatuega. Także miejmy nadzieję, że go wydostaną stamtąd, a tymczasem chodźmy pogadajmy z przywódcą tego posterunku i zobaczmy co dalej. I've got the codes. All right, just let me scan them. If this doesn't work, at least our techs have somewhere to start the next time. By the end of today, Camp 27 will be a memory. And it's one I'll do my best to forget.
The codes will only be good for a little bit longer. Hurry and use them to get inside, then access the security console and let me know you're in. If you can pull this off, you'll be rescuing a true hero of the Republic. No dobra, to lecimy w takim razie. Teraz już widzę, mamy się udać gdzieś tam na dalszy koniec tej lokacji. Zobaczymy, czy po drodze jeszcze jakieś zadanka się tam tutaj pojawią. Ale coś czuję, że chyba nie do końca. No zobaczymy. Będziemy się oczywiście za tym rozglądać. W międzyczasie możemy jakieś craftingi, nie craftingi. Niech dalej robią te bonnet attachments nasi towarzysze. Skoro nadal możemy to robić, nam daje doświadczenie, jak mówiłem w poprzednim odcinku. Jak sobie Narshada skończymy wtedy, gdzieś na pewno udamy się na flotę i sobie kupimy więcej schematów i tak dalej. Zobaczymy, co tam fajnego nam się uda jeszcze do krawcenia ogarnąć. A tymczasem dojeżdżamy praktycznie na miejsce. Chociaż tu jeszcze trochę naokoło musimy przejechać, bo tu nie ma takiej prostej drogi. Dobra, niestety mnie panowie zaatakowali, ale o ile mnie nie zrzucą, to możemy sobie tędy przejechać, a na końcu użyć tego, a nawet użyć sobie tego teraz. Tylko widzę, że nie zadziałało do końca i mi kurde... O! Czemu tak? The fuck? Czy to mnie powinno przecież ten... Czy to mnie przecież powinno wyjść z trybu walki? No i wyszło mnie z trybu walki z częścią przeciwników. Zabijmy jedną grupę i za chwilę włączymy sobie już prawidłowego stealtha, gdzie na pewno taka sytuacja mieć nie będzie miejsca. Zabijmy tylko tą tutaj dwójkę jeszcze. Już tylko jedynkę. Okej. Okay. Czekaj, coś tam podniesiemy z nich. Dobra, teraz stealth i już się skradamy. Nic ja bym wrócił. Spoko. Dobrze by było jeszcze tutaj te tutaj rzeczy porobić. Bo nadal tego nie mamy. Te lockboxes to nie wiem, czy mi są potrzebne. Dobra, pozbierajmy trochę tych gemstone'ów. Nie będziemy na razie kompanii giftów próbować ogarniać. I okej, okay, dobra. Biegniemy przed siebie w takim rozrachunku. No i za chwilę zobaczymy, bo tu już gdzieś mamy tą konsolę niedaleko, z której mamy skorzystać. Albo i nie, albo i tak. Okay, musimy przejść za te mury tutaj. Spoko, na szczęście możemy się tam przekraść, także to bez większego problemu. No i dobra, spróbujmy tam wejść. Hang on. Our slicers are trying to tap the line. God, that's fantastic. I can't believe you made it into Camp 27. On your own, I mean, we've gotten plenty of guys in the other way. Don't let it go to your head, though. There's no telling what the Empire's hiding in there. Do we have cell numbers or something? Let's get in and out, fast. Now we've got no specs on this place, nothing. But anyone in the cells, assume they're one of ours and spring them. Your main target is Akko Domi. He's a Jedi. Led the rescue effort on Solace that kept the Empire from enslaving half the planet, but got caught himself. I'll save him. You don't need to convince me. The Republic's lucky to have you. Now send a team to wait outside the shields. They can back you up if you need it on the way out. Good luck. No dobra, to lecimy. Jakieś nowe budki, ale nam raczej nie będą potrzebne. Odpalmy od razu skradanie i wchodzimy do tego super więzienia. Tu wygląda, jakby były jakieś skany, ale na szczęście nas nie wykryły, także możemy zjechać niżej. No i naszym głównym celem jest ten Akko Domi Jedi, który jest gdzieś tutaj przetrzymywany. Jest trochę oczywiście przeciwników do zabicia, ale my się nie będziemy w takie prostackie rzeczy bawić. Przebiegniemy tam sobie po prostu i tyle. Przeskradamy się, dosłownie będzie stealth i akcja i to mi się bardzo, bardzo podoba. To jest super, że tak możemy to wszystko rozwiązywać bez straty zbytni czasu. Czy to jest misja bonusowa? Tak. Możemy otworzyć jakieś cele, ale czy w tych celach coś ktoś jest? To jest dobre pytanie. Poczekajmy, aż ten sobie gościu przejdzie i spróbujmy w to kliknąć. Dokładnie. Aha, dobra, ale jest misja też bonusowa na zabicie strażników. To trochę gorzej. Ale zobaczymy. No to dobra, to w takim razie lecimy. Nie będziemy się aż tak do końca skradać w takim rozrachunku i zrobimy sobie obie misje bonusowe, obie części tej misji bonusowej, tak naprawdę. Podejrzewam, że wszystkich nie musimy zabijać, także akurat tutaj sobie poczyścimy w okolicach tych cel. Poszukamy jakichś kontrol panelów właśnie do nich, żeby je też pootwierać. Później jeszcze zabijemy ewentualnie paru dodatkowych przeciwników, jeżeli to będzie wymagane. A jak nie, no to tym lepiej dla mnie. Tutaj będzie kolejny, niestety
podstrażał tego pana. Także tak jak paru byśmy musieli tutaj zabić, nawet gdybym chciał się kompletnie skradać. Także deaktywujemy to. Okej, okay, możliwe, że jednak tutaj trzeba wszystkich zabić, bo nie ma tutaj ich aż tak dużo. Zabiłem dopiero czwórkę przeciwników, także cofnijmy się i powalczmy trochę więcej. To było bardzo skuteczne generalnie, także spoko. Tamci niech uciekają, także spoko. Ciebie nie muszę akurat zabijać, także na razie sobie daruję. Chodźmy tu. Kolejna dwójka przeciwników. I będziemy musieli jeszcze drugie tyle pokonać. Także gdzieś tam się cofniemy na początek tej lokacji, bo tam byli chyba jakieś słabsi przeciwnicy. Bo nie chcę walczyć tylko z tymi silnymi, bo to trochę dużo walki. Jakby nie patrzeć. Jeszcze się mogą leczyć, co jest w ogóle kolejnym wyzwaniem i problemem. W każdym razie zaaktywujemy sobie to. Dobra. Open cell blocks. To jest zrobione. Także jak mówię, cofnijmy się. Poszukajmy nieco słabszych przeciwników, żeby ich tutaj sobie pozabijać, bo tam przed nami to już chyba dużo ich nie będzie. A tutaj mamy dwóch kolejnych przeciwników, także ich też na szybko zabijmy. Sprawda, znowu jeden silniejszy niestety, ale nie można mieć wszystkiego. Bo tam są kolejni, jak ja ich minąłem, wow, okej. Okay. Nieźle się skampili, także też ich pokonajmy, to jest idealna grupa, bo są słabsi. Także zabijmy ich i będziemy musieli jeszcze trójkę. Dobra, pytanie, czy ja tutaj trójkę jeszcze znajdę bez jakiegoś mocnego backtrackowania się? Chyba tak, tam był jeden chyba na górze, tu był jeden. Pytanie, a nie, dobra, czy jednego mi zabraknie, no to cofnijmy się. Przebiegniemy sobie tutaj to szybko sprintem, nie powinno być dużego problemu. Zobaczmy. Będą tutaj, dobra, będą tacy dwaj i za chwilę sobie załatwimy tam jeszcze w środku. O, nawet nie będzie trzeba nikogo więcej w środku, super, mamy trójkę przeciwników, zajebiście. Także sobie ich wybijmy do końca. No i za chwilę lecimy do naszego celu głównego. Także dobra, nawet nie musimy się skradać tak po prawdzie, bo i tak tutaj praktycznie już przeciwników nie ma. Możemy się w miarę swobodnie poruszać. Także misja bonusowa zrobiona. Chodźmy po nasz cel główny, czyli po tego Akodomiego. Miejmy nadzieję, że wszystko z nim w porządku i że za chwilę go stąd wyprowadzimy. Póki co nie widać żadnych przeciwników, tam kogoś mamy. Tak więc chodźmy, pogadajmy z tym tutaj panem przesłuchującym z Imperium. No i zobaczmy. Please don't kill me. I can help you. Whatever you're looking for, I can find it. I've come to free the Jedi. Akodomi, are you really asking to... never mind. That's who you want. I can summon him. No problem. Right here. Now I'm just going to wait over. Who comes before me? I am Akodomi, the Lord of Camp 27. No one seeks me out. Soldiers beg with their final breath to perish, rather than to look upon my face. Come back to the Republic. Turn your back on what the Empire made you. How tiresome. Will you offer me mercy now? Healing? A chance to turn back to the light? I've been here 6 years. I've seen your Republic heroes turn on each other like dogs for a scrap of meat. I've seen human nature at its core, and there is no light there. There may still be a way to heal you. It will be a pleasure to see that naivete melt away beneath the torturer's lash. Slaughter her, my students! Slowly. Ogólnie powiem wam, że pamiętałem tę akcję. Z tym, że właśnie on tutaj się okaże być tym dowodzącym tego całego obozu. Miejmy nadzieję, że jest dla niego ratunek, bo tego to Bionas nie pamiętam. W każdym razie zacznijmy od pokonania jego uczniów i dopiero później zmierzymy się z samym upadłym Jedi tutaj naszym. No i zobaczymy, jak to się rozwiąże, bo jak mówię, akurat nie pamiętam, co tutaj dalej jest. Gościu się chyba... O! Okej, okay, no to... O, dobra, okej, okay, odblokował się. Już myślałem, chciałem powiedzieć, że będę musiał zaraz misję resetować, bo się gościu przywieźli. Na szczęście nie. I możemy z nim pogadać, także spoko. You liked that. I feel the darkness in you. The joy you felt at my apprentice's deaths.
Will you kill me as well? Or does your hatred demand more? Would you rather see me scream? Draw it out for days while I beg you to end it? Return, and you can be the man you once were. Fine. Make your empty gestures. Save my life. Inviting me into the Republic is like bringing poison into your flesh. Sooner or later, it will kill you. We'll take him from here. There's a Jedi healer arriving on the next starship. Never take your eyes off him. He's still a danger. No one can be vigilant forever. And when they let down their guard, all will learn the magnitude of your failure. All right, boys. Gag him and drag him. Let's get out of here. No dobra. Tutaj nasi towarzysze powracali z misji. Dalej niech robią to samo. Czemu nie? Dobra. I co? Wychodzimy stąd w takim rozrachunku. Do Shadow Town wracamy. Ale zanim pójdziemy oddać to zadanie, bo to tak naprawdę jest koniec chyba wątku całego związanego z Narshada, to oczywiście udamy się na konfrontację z Lordem Sadikiem do naszego zadania związanego z naszą klasą. Także chodźmy tam. Tędy nie przejdziemy, tu są drzwi zamknięte, także musimy iść troszeczkę naokoło. Gdzieś tutaj słychać Holokron, ale nie chce mi się chyba do niego jakoś tutaj parkierować, bo to gdzieś tam na górze jest. A jak tam się dostać? Za bardzo nie wiem. Nie chce mi się akurat jakoś bardzo tutaj na to patrzeć. W każdym razie, tam jest nasz cel, o ile się nie mylę, tak jest, przed nami. Także przesprintujmy sobie, tutaj jeszcze coś leży. Aha, dobra, to gdzieś tu, dobra, już nie będziemy się cofać. I tak tych składników chyba mamy całkiem sporo do tego craftingu, także powinno być spoko. Wejdźmy do starej areny. Oczywiście mam tutaj przeciwników, ale chyba ich sobie w całości ominiemy. Nie ma co z nimi walczyć. Mamy tych super żołnierzy Mark III, czyli najwyższa generacja, teoretycznie najlepsi. Ale jak mówiłem, ominiemy ich sobie. No i miejmy nadzieję, że jest tutaj Lord Sadik. Tak jest. Tak to on? Tak to on. Dobrze. Tak więc chodźmy, zmierzmy się z nim. Strong to have made it this far, but not strong enough. I am more than Sith now. Much more. He's tall. I'll give him that. Remarkable technology. So versatile. I just calculated 17 different ways to end your life. No rzeczywiście, ten gościu na tych hologramach to się udało być taki mały, a jest kurde wysoki jak cholera i duży ogólnie. Calculate all you want, Sith. The Force is with me. The Force? Is that all? A shame you'll never understand what true power feels like. Perhaps I'll add you to my army after all. Darth Angrel would appreciate that. No, we'll kill you first. Agent Galen, still functional? Let me rectify that. Control Factor 10 initiated. Obey me, or I'll tear your mind apart. Stop! It's me you want, Sadik. Control Factor 20 initiated. For my friends! Jedi! Let's destroy this thing. Dobrze, Galen się nie dał, super, także lecimy w takim razie z Sadikiem. Oczywiście najpierw jego pomagierzy na szybciutko. I możemy się już skupić na nim, tutaj ładnie go Kira widzę. Zastanowała na moment, sobie gość troszeczkę polatał. I oczywiście pokonamy go bardzo szybko, nawet nie ma co heroika odpalać, bo to trochę była jego, mam wrażenie, strata. I za chwilę pana dobijemy, proszę bardzo. Także Sadik pokonany. Nic z niego nie wypadło. Shame. Co mamy zrobić? Okej, okay, z agentem Thunderem pogadać. Zobaczmy. Don't look so surprised. It's our job to follow people. Agent Diaz planted a tracker on you back at headquarters. Standard operating procedure. No offense intended. Would have been here sooner, but getting into Imperial territory without a lightsaber is complicated. Glad I don't have to hold this base by myself. We won't be staying long. This is Black Star Squad, a special operations team.
General Varsuthra pulled in a favor with General Garza. Got him here quick. We're demolishing this location. Make sure the enemy can't recover anything useful. Good. I'll stay and die with this place. Galen? You've changed. I'm dangerous. I should be destroyed. Inside, you're the same man you've always been. A hero. The SIS looks after its own, Galen. We'll help you. Just get me out of here. Lieutenant, prep this man for extraction. Sir, I've located the Power Guard files, including notes on how the Sith controlled them. Orders? That technology is too horrible to exist. Erase the data. I disagree, but I'm ready to be done with this. Go ahead, Agent Diaz. You should check in with General Varsuthra. We'll be right behind you. Just need to plant the incendiary charges. It was interesting working with you. Good luck. No i dokładnie, tak to się też kończy. Udało nam się powstrzymać cały ten projekt przed wpadnięciem w niepowołane ręce. No i miejmy nadzieję, że zniszczymy go dogłębnie i całkowicie. W każdym razie, to jest chyba dobry moment, żeby sobie dziabnąć Quick Travel do SIS Base tutaj, bo tam tak czy siak mamy oddać to zadanie, które tutaj mamy. No i wychodzi na to, że jedyne co nam już zostało, to tak naprawdę zrobić heroiki na Rashada, także... Pewnie jakieś zaczniemy już w tym odcinku robić, ale wpierw pogadajmy z tym gościem. We've long had a slice into the intercom at Camp 27. I heard everything. Akodomi is still called savior by so many people, but he had so much evil inside him. Perhaps the Jedi Council can still find something left of who he used to be. It's giving him that chance that makes us better than the Empire. They offer their prisoners torture. We should offer ours balm. Eventually, their people may see which is better. Thank you for shutting down that factory of horrors. There are free men of the Republic who'll bless your names each night. We will turn this place. I swear it. Nar Shaddaa must join the Republic, so the Empire can never hide such monstrosities again. No i tak jest, to też szybko zaliczone. No i jak mówiłem, no tak naprawdę to jest tyle, co mamy z rzeczy, które miałem aktywne na Nar Shaddaa. Zobaczmy, czy tutaj mamy wszystkie. Nie, nie mam tutaj wszystkich, co ciekawe, zadań, co jest trochę głupie. To pytanie, chyba najlepiej będzie zrobić jednak w ten sposób, bo muszę pamiętać, jakie questy robiłem, a jakich nie. Dlatego też się zastanawiam, czy w ogóle w tym odcinku zaczynać. Nic, chodźmy tutaj. Tu jest Spaceport, czyli mówię, przy Spaceporcie powinniśmy mieć chyba wszystkie rzeczy do ogarnięcia. Wszystkie właśnie te heroiki w tym terminalu tutaj. One powinny być dostępne, tak więc sobie kliknijmy. I tak jest, jest ich tutaj jak widzicie dużo. I resetuje się z 21 godzin, czyli nie bardzo chcę je przyjmować, bo i tak mi się one poresetują. Niestety, wybaczcie, jeszcze mi się odbiło. T7 tutaj wrócił, niestety. Unsuccessfully, także wyślijmy go jeszcze raz. Niech dalej gdzieś próbują, tylko może coś prostszego, żeby coś rzeczywiście nam tutaj przynieśli z tego craftingu. Zastanawiam się, mamy... No nie mam jakoś bardzo zawalonego jak w punku, ale możemy się udać do Strongholdu i sobie rzeczy przepatrzeć. Skupimy się chyba teraz trochę na ogarnięciu ekwipunku i tak dalej, jakichś innych pierdołach. Bo nie chcę zaczynać tych heroików, bo jak mówię, one mi się tak czy siak zrestują, czyli to było kapkę bez sensu. Tutaj niestety nam się zekspirował. Okej, czyli sprzedałem to, co w sumie teoretycznie chciałbym mieć. Czyli chyba dobrze będzie wysłać choćby z Tuentu, żeby nam to zrobił. Okej, w sumie to ja nie wiem jeszcze do końca, które będę potrzebować. Będę potrzebować albo tego, ale obydwa możemy zrobić. Jedno będzie można wystawić zawsze na ten, także wyślijmy tutaj tutaj Tuentu, tutaj Kirę, niech oni nam to zrobią. A w międzyczasie sobie ogarniemy, jak mówiłem, w ekwipunku troszeczkę rzeczy. Sprzedajmy junk, okej, to nam zrobiło bardzo dużo miejsca w ekwipunku. Tu mamy jakiś cały secik Nar Shaddaa. Ale nie wiem, czy go jest sens trzymać, to be honest. Więc spójrzmy sobie. Nie tak, z kontrolem. I to jest takie coś. No raczej nie będę chciał tego chyba zakładać. Ale dobra. Odpalmy sobie w ogóle to.
Czy ja to chcę? Dobra, chyba jak nie będę chciał tego zakładać, to, to po prostu sprzedam. Niech będzie. Tak jest gorsza. To sobie zostawimy, bo się pewnie przyda. Dobra. Coś stąd jeszcze możemy przenieść. To by może można było odpalić, ale teraz to już trochę na to too late, mam wrażenie. O, możemy sobie lepsze rzeczy do statku zamontować. Zamontujmy. W takim razie. Tak, bo to jest shield regenerator. Które to jest? Tutaj, shield regenerator, cyk. No i tak samo to, bo to też nam się podmieni na grade 3. Dobrze, okej, okay, czyli te dwie rzeczy możemy sobie sprzedać. Także stateczek będziemy mieli wykokrzony, też sobie zapewne jakoś po zrobieniu reszty zadań to zrobimy. Czy ja mogę to przenieść tutaj? Nie, bo jest zboundowany niestety, szkoda, no ale trudno. Nie przeniesiemy to, nie. Mógłbym podejrzewać jakieś tutaj medpaki. Też tak mamy sporo miejsca w ekwipunku, także to na razie nie będzie potrzebne. Za to co bym wziął, to bym wziął to. A, tylko teraz chyba nie przywołam sobie situentu, nie? Czy przywołam? Przywołam, okej, okay, dobra. On nie miał czegoś robić? Aha, dobra, anulowało mu to. To nic, wyślemy go później. Chcę mu dać te gifty. Żeby go jeszcze trochę podlevelować. Generalnie. Lepiej raczej będzie to na niego wykorzystać, dlatego że mu więcej to daje tego influensu, bo ma niższy level. Także go podbijamy troszeczkę i tyle. O właśnie. Na kolejny poziom. Wykorzystam chyba wszystko na niego, już nie będę tam jakoś tym żonglować generalnie. Także przeklikajmy to sobie tutaj. I za chwilę jeszcze wyślemy go, żeby robił to, co tam anulowałem przez przypadek. Trochę niechcąc, ale jednak chcąc, bo no tak czy jak trzeba by mu to rozdać. Póki co jeszcze jakieś tam buffy do doświadczenia mamy poaktywowane, także tam nie musimy się tym jakoś mocno przejmować. Ok, już ma tam 13 poziom influensu. Spoko. Zaraz mu nabijemy kolejne. No i tak, widzę, że T7 ma sporo większy ten poziom, pewnie nawet do 16 nie dobijemy tylko tymi giftami, chociaż bardzo dużo mu to daje. W miarę szybko się te paski zapełniają, także widzę, że nasze droidy będą nas equally lubić generalnie. Oczywiście tak czy siak ostatecznie na pewno Kira będzie miała najwyższy ten poziom influensu, dlatego że ona zawsze ze mną biega tak naprawdę i raczej to się nie zmieni przez cały czas trwania tej serii, bo jest zdecydowanie moją ulubioną kompanką w ogóle chyba w całej grze, mam wrażenie. Chociaż wszystkich kompanów super ekstra nie pamiętam, także to taki mój take, ale nie jakoś nie przywiązuję do niego jakiejś mocnej wagi i akurat wybiliśmy 16 influence level z nim, spoko. Nie wiem, czy tutaj jeszcze mamy jakieś gifty, które by mu coś może dały. Chyba już za nim to przepatrzyłem, także chyba mu już nic więcej nie damy, tutaj tylko jakieś rzeczy, które dają mu small influence gift, czy jakieś to tam die modules, tylko ja chyba i tak ich nie mogę sprzedać, nie? Nie wiem, ale w sumie możemy to zrobić tak. Możemy to zrobić tak. I gdzie jest drugi? I tak. Bo jak mówię, tego nie mogę chyba wystawić tutaj. Czy mogę? Mogę na pewno to wyszukać. Nie, jest zboundowany. No właśnie, także boundowanych itemów się nie da wystawiać, tak też myślałem. Ale się wolałem upewnić. Także to możemy sobie na razie spylić. To mógłbym generalnie sprzedać. I chyba to zrobię. Spróbujmy wystawić to jeszcze. To search. No okej, widzę, że tutaj jakoś dużo kasy na tym nie wyciągnę. Wystawmy za te 100 tysięcy. Nie jest mi to i tak potrzebne, jak coś to sobie craftuje. A może się dzięki temu sprzeda, jeżeli będzie trochę taniej. Dajmy duration. A powiedzmy na jeden dzień, zobaczymy. Tak, mamy już dosyć sporo kredytów, także niedługo do kapa się zbliżymy, jeśli o to chodzi. No i dobra, tak naprawdę chyba to tyle, jeśli chodzi o ogarnianie ekwipunku i na tym też ten odcinek zakończymy. Jak mówiłem, kolejny odcinek zdecydowanie skupiamy się na misjach heroicznych. Jeszcze by the way, bo co my tutaj robimy? White and light orange, czyli chcemy light orange and white, żeby nam C2N2 jeszcze zaczął robić, żeby miał to na następny odcinek.
Głównie przygotowuję się na to, żeby gdzieś tam na jakąś może kolejną planetę zmienić sobie wdzięko i mieć do tego farbki. Fajnie, że na tym poziomie już jest to, co fajnie wygląda, przynajmniej na tej zbroi fajnie wygląda ta kombinacja kolorów i jest też opcja odwrócenia jej, czyli jakby gdzieś tam te kolory inaczej się to aplikowały, to też to powinno fajnie zadziałać. No ale to wszystko będziemy gdzieś tam sobie obczajać w odcinkach kolejnych, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.